Czy w tej sytuacji, przed wyprzedzaniem rowerzysty, masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego? No moi drodzy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że dojeżdżamy, tu mamy rowerzystę, dajemy klakson. Co on zrobi? Spadnie mi z rowera jeszcze, przestraszy się. Dajcie spokój. Musimy pamiętać o tym, że mam zachować odstęp od niego tutaj co najmniej jednego metra. I jeśli Tutaj w głębi widzę, że będzie już linia przerywana. Ale gdyby było to w tym miejscu, prawda? I nie zachowam tego odstępu jednego metra, no to zrezygnuję z tego wyprzedzania. To muszę zachować odstęp bezpieczny i odstęp najmniej jednego metra. Ale pytanie jest, czy używać tego sygnału dźwiękowego, co mi to da, ten sygnał dźwiękowy, stworzy sytuację niebezpieczną w tym momencie.